Siemaneczko, siemaneczko. Siemaneczko, witajcie na kanale U Majstra. Dzisiaj jest niespodzianka. Niesamowita niespodzianka z powodu tego, że zbliża się Halloween, czyli święto znane nam ze Stanów Zjednoczonych, gdzie są cukierki albo psikusy. A ja dzisiaj mam ozdoby halloweenowe. Jak wiecie, w Stanach Zjednoczonych, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ozdabia się swoje mieszkania, chatki, chodzi się z takimi różnymi wiadereczkami na cukierki, w przebraniach różnych. Ja mam coś specjalnego dzisiaj. Specjalne zamówienie wykonane dla mnie na moje życzenie od Druczki Alpaczki. Słuchajcie, jest to coś takiego, przeogromna paczka. Ja dokładnie nie wiem, co w tej paczce jest jeszcze. Znaczy, ja wiem, co jest, ale nie wiem, jak to wygląda. To jest troszkę dziwne, ale tak. Więc postaram się to rozpakować i jakoś to wyciągniemy. A jeżeli chodzi o Halloween, to nadarzający się Halloween teraz, jak dobrze wiecie, to już powoli otwieram swoje studio, właśnie w nim się znajduję, więc będziecie niedługo mogli gościć w tym studio u mnie. Jest takie studio artystyczne, więc nie tylko będziemy budowali z klocków Lego, ale uwaga, będziemy robili różne inne rzeczy, jak malowali, rysowali, szkicowali, tworzyli na przykład różne rzeczy powiązane z klockami Lego, założyciem ich. A takie dużo niespodzianek Wam zostawiam ogólnie i dużo takich niewiadomych. Zachęcając Was tym do obserwowania moich profili społecznościowych i do przyjścia tutaj w końcu. Więc na Halloween będzie otwarcie. W Halloween w sumie będziemy już po kilku warsztatach. Warsztaty ruszają już niedługo. Zapisy też będą na warsztaty. Także Trójmiasto, szykujcie się. Wow, dobra, ok. Pierwsza warstwa rozpakowana. Pozostaje nam zjeść teraz taśmę. Mam nadzieję, że Przemo to będziesz oglądał. Jak będziesz to oglądał, Przemo, to daj znać. Ale się ta taśma drze. Dobra. Profesjonalnie zapakowane, muszę przyznać. Z dbałością o wszystkie szczegóły, żeby się nie rozpadło. Dobra, już jestem na finiszu. Jest. Okej. No to moi mili, cóż mogę powiedzieć? Chcecie zobaczyć pierwsi, co tutaj jest w środku? No dobra, poprawię czuprynę i zaczynamy. Możecie domyślać, że jeżeli Halloween, to możecie obstawiać, co to jest w środku. Czy tutaj na przykład będzie jakiś potwór? Czy na przykład będą sety Lego? Jakieś tutaj się wyświetlą, czy się nie wyświetlą, bo nie wiem, co dodam, więc co obstawiacie? Potwór, sety Lego, czy coś innego? No dobra, nie będę was trzymał w niepewności. Okej. Ładnie, profesjonalnie popakowane. Ja już wiem, co to jest w środku. Słuchajcie. Ja położę sobie tutaj na krzesełko po boku te moje rzeczy. I okej, okay. To jest coś niesamowitego. Dobra. Nie wiem, jaka to jest skala zachowana tutaj, ale patrzcie na to. Co Wam to przypomina? Co Wam może to przypominać? Tak, dokładnie. Ale mega. Ale to opakował. Yes! No dobra. Patrzcie. Mam tutaj pająka. I teraz tak, jaka jest funkcja tego pająka? Gdzie on będzie? On będzie na przykład tutaj na ścianie. Czyż wygląda strasznie? Czy wygląda strasznie ten pająk? Wygląda strasznie. Okej. Okay. Jest tak, mamy jednego pająka. Cóż tutaj jeszcze mamy? Mamy kolejnego pająka. Kolejnego pająka. Kolejnego pająka. Kolejnego. Kolejnego. Kolejnego, majster oszalał ogólnie. Majster oszalał, zamówił tyle pająków. Okej. Okay. Jeszcze mam jednego pająka. I jeszcze jednego pająka. Tyle mam pająków. Tyle mam spiderów. Niesamowicie się cieszę. No dobra, ale czegoś mi tu brakuje. Czegoś mi tak brakuje. Czyli brakuje mi tutaj. Okej.
Dokładnie tego. No dobra, to teraz tak. Jak mamy tego pająka, te pająki przesuwamy na razie na bok, żeby nam nie przeszkadzały. Mamy tego pająka. No to jak wiecie, w systemie Lego jest coś takiego, że montujemy sobie te rzeczy tutaj. Przyczepiamy, tak? Ok, więc są takie specjalne, które też sobie zażyczyłem. Holdery. I to jest coś niesamowitego. Bo to dla każdego takiego pająka. Ale to się trzyma. Do każdego takiego pająka jest zwykły taki groszek w powiększeniu. Patrzcie na to. Świetna sprawa. Ale się trzyma. Dobra, okej. Okay. I teraz tak, żeby nie było, to zostało przemyślane i zaprojektowane po to, żeby można było, i teraz uwaga, jeżeli słuchają mnie osoby starsze, to tutaj będziemy przykręcali to do ściany, czyli będziemy wiercili będziemy dziurkę w ścianie, będziemy wkładali tam kołek i przekładamy tę śrubę do tego kołka i szczepiamy to do ściany. Jak szczepimy to do ściany, to jest taki specjalny gwint, zobaczcie sobie, nakręcamy tą górę. Będzie to wyglądało tak na ścianie. Czy to będzie wyglądało tak na ścianie, czy będzie wyglądało taki jak profesjonalny kołek. Znaczy jak profesjonalny taki wieszaczek. I teraz dzięki temu będę mógł sobie przyczepić pająka do ściany. I ten pająk będzie wyglądał tak na tej ścianie. Chociaż nie wiem, czy mi się tak podoba, bo trochę odstaje. Ale to może zmodernizujemy z Przemem. Zobaczymy. Bardziej mi się podobał, jak było zrobione tutaj tak. Tylko i wyłącznie ta góra by była. Tylko ta góra by była zrobiona tak. I było wciśnięte. O, w ten sposób. No może ja to zmodernizuję po prostu. I przywiesię taki kwadracik tutaj. Ale już będzie wyglądał kiepsko. Okej, okay, no to bym musiał z Przemkiem dogadać tą sprawę. No, pierwszy raz takie rzeczy robiliśmy. No dobra. To mamy takie pająki. Mamy też takie przyciski. No to teraz co jest najważniejsze jeszcze? Co można by było mieć i wymarzyć sobie na Halloween, jeżeli chodzi dla fana klocków Lego? Nie wiem, czy wiecie, co to jest. Co to jest w środku? Ja wiem. Patrzcie na to. Co to jest? Przepiękny nietoperz, podobny do tego nietoperza, który jest staromodnym nietoperzem, takim stary, oldschoolowy wzór. I też w ten sam sposób mocowania, czyli robimy go tak i przyczepiamy go w ten sposób. Możemy go przyczepić sobie na przykład tutaj. I będzie w ten sposób wyglądał. Czaderskie. Kto będzie chciał mieć czegoś takiego w domu? Słuchajcie. Akurat tutaj bardziej pasuje. Wydaje mi się, że to pasuje niesamowicie do nietoperzy. Znaczy, dlatego wyciągnąć łatwo. To pasuje niesamowicie do nietoperzy, ale do pająków. No jednak te pająki tu mi się z tymi gorzkami nie podobają, ale to jest dobrze zrobione, bo musiała być taka płytka prosta, czyli na normalnego plate'a byśmy to położyli, tak? Jakby było równo, tutaj by wystawał tylko taki stud, czyli coś takiego. Jak będzie wystawał taki stud, to wtedy byśmy nakładali tego pająka i ten pająk by tutaj był i dotykał ściany. Ja na pewno będę chciał mieć bardziej je takie, żeby chodziły i dotykały mi ściany, więc je będę w taki sposób montował. Więc na razie będą nietoperze wisiały w studio u mnie i to nie... Czekajcie, bo zauważyłem właśnie coś, co... Przemu mi o tym opowiadał, mówi, majster, tam coś tobie, majster, dorzuciłem. Okej. Okay. Przemo. Przemo to jest, pamiętajcie, druczki, alpaczki, weźcie sobie wklepcie. No dorzucił coś niesamowitego po prostu. No jestem w szoku. Słuchajcie, aż mam łezki w oczach. Patrzcie na to. No popatrzcie na to. Żółta kaczuszka, ale śliczna, no jest genialna, patrzcie, żółta kaczuszka majstrowa i też ją można tutaj umieścić, o, i mam jeszcze drugą żółtą kaczuszkę, dwie żółte kaczuszki są, nie będę je rozpakowywał teraz, okej. Okay. I jeszcze coś tutaj jest. A co tutaj jest? Co to jest? Co ten przełom tu dorzucił? Dobra.
otwórzmy to, zobaczmy. Jak wam się ogólnie podobają te rzeczy, napiszcie mi w komentarzu. Coś niesamowitego. Co? Patrzcie. Taka mała dynka. Świąteczna. O, z takim kwiatuszkiem. Już popsułem. O. Już pękło. Już koniec. To się nie nakręca. Ok. Ale mega, mega. No dobra. O. O. I tutaj jeszcze mamy QR kod, który możecie zeskanować widząc ten film. Patrzcie na to. Możecie sobie zeskanować ten QR kod. I tutaj też jest zrobione, poprosiłem, żeby zrobił przemo takiego tajla, czyli weźmy sobie następny taki kołeczek, znaczy takiego dota jednego. Okej, okay. Mamy takiego dota, mamy taki klocek. O, tu ciężko wchodzi. No to tutaj ciężko wchodzi strasznie, tutaj chyba nie było jeszcze dopracowane tak dobrze. Okej, okay. W każdym razie możecie zeskanować sobie ten QR kod, wbić na stronkę i napisać do Przema, żeby wam coś takiego wydrukował i wysłał. Jeżeli jesteście chętni, to jeszcze przed Halloween zdążycie na pewno. Mam nadzieję, że wam się to podoba. No jestem zadowolony. Powiem wam tak, okej, jakbym miał oceniać, co jest najlepsze z tych wszystkich rzeczy, zamawiam Halloweenowe rzeczy, dostanę kaczuszkę i kaczuszka mi się najbardziej podoba. Nietoperz. Przede wszystkim nietoperz, bardzo mocno mi się podoba, bo ma już mocowanie zrobione takie. Jest to zrobione w taki sposób, że on jest czarny, nie jest odsadzone od ściany, czyli nie będzie tak troszkę odstawało jak ten pająk, który się jest przyczepiony do ściany i tak trochę dziwnie odstaje. Więc nietoperz na pewno zrobił u mnie furorę i będzie wisiał pod sufitem tutaj. Na pewno na 100% go będę wieszał i będę sobie zamawiał Przema na przykład inne kolejne rzeczy. No, będę musiał sobie też powiesić tą kaczuszkę do góry nogami, no ale ona trochę będzie bez sensu wyglądała do góry nogami. Więc ja tą żółtą kaczuszkę kładę po prostu tutaj i ona będzie już z nami stała przez cały czas. Ta kaczuszka jedna. Tą dynię położę tutaj, też gdzieś koło Battlebasa. O, tu trochę go przesunę, żeby sobie to już leżało i stało. Także jeżeli będziecie chcieli, to Przema postawimy tutaj na razie. Możecie sobie w dalszym ciągu to skanować, jeżeli wam nie zasłaniam tego. I tyle. Kurczę, ale się tego narobiło. Nieźle. Dzięki Przemo. Słuchajcie, dajcie mi znać, co sądzicie o takich ozdobach. To są ozdoby? Wydruki ozdoby. Mi się podobają. Tak właśnie sobie wymarzyłem. No bo takie małe klocki Lego, jakby to miał zrobić, no to nie. To jednak robi fajniejszy i lepszy efekt. Dzięki wielkie. Życzę wam upiornego Halloween. Cukierek albo psikus. Trzymajcie się. Pozdro od majstra. I zapraszam was na kolejne filmy. Cześć.